przedostatni raz zapraszamy Was na plebiscytowe ciekawostki związane z 80. plebiscytem przeglądu sportowego i telewizji polskiej na 10 najlepszych sportowców Polski. To dla mnie jak pieczątka. Mówimy oczywiście o całej plebiscytowej historii od 26 roku, a rozmawiamy z redaktorem naczelnym przeglądu sportowego Michałem Polem i redaktorem telewizji polskiej Przemysławem Babiarzem. Wielcy, którzy nigdy nie wygrali plebiscytu. Byli wysoko, ale nie wygrali. Jest kilkunastu, kilkanaścioro takich polskich sportowców, którzy z perspektywy czasu aż dziw, że nie wygrali. Dla mnie takim symbolem kogoś, kto był wielki, a nie wygrał, jest Bronisław Malinowski, nasz legendarny biegacz długodystansowy, szczególnie bieg przeszkodowy, wicemistrz i mistrz olimpijski, do dzisiaj rekordzista Polski i Bronek, bo tak go popularnie nazywano, nie wygrał. Ten 80. rok walczył z Kozakiem, Władysławem Kozakiewiczem, no i wyobraźcie sobie młodsi plebiscytowicze, że macie do wyboru albo tego Kozaka, który bije rekord świata w skoku łotywce, w Moskwach na łyżwikę, jeszcze pokazuje ten gest. A z drugiej strony Bronisław Malinowski, który goni Filberta Baja z Tanzanii, który zyskał 30 ileś metrów przewagi. Wydaje się, że nie ma szans dogonić, a dogonił na rowie z wodą i wygrał. I kto ma wygrać? Rozstrzygnięto głosami czytelników wtedy, w 80. roku, że jednak Władysław Kozakiewicz, a Bronisław Malinowski drugi. Genialny finisz, epicki absolutnie, natomiast no, nie mógł być wtedy wybór inny, zwłaszcza, że jeszcze przecież, nie wiem czy pamiętasz, że ten skok Kozakiewicza rekordowy, pobił on przecież rekord świata, był w wiadomościach w telewizji polskiej, właśnie się połączono z Moskwą, co zresztą Kozakiewiczowi przyniosło mnóstwo kłopotów, bo akurat wszyscy wtedy zobaczyli ten gest, więc już się nie dało tego ukryć i później były tłumaczenia, że albo to skurcz, albo że to no poprzeczki on... Stanowczo skurcz. Skurcz go złapał, tylko że dwa razy go złapał. Skurcze łapią czasami kilkunastokrotnie. Ale czy masz takiego swojego wielkiego, który nie wygrał? Dla mnie... Ja chyba na Jerzego Kuleja. Dla mnie to faktycznie jest niewiarygodne, że dwukrotny złoty medalista olimpijski, który też obronił ten sukces. Jeszcze był postacią tak ciekawą, tak kolorową, ten awans społeczny chłopaka Częstochowy. Nie mówię już później o karierze, nie patrzę dzisiaj, że jeszcze kariera w filmie, że no po prostu no taki perelowski celebryta, prawda? Balowicz znakomity, obiecywał, że będzie do 50 balów mistrzów sportu, no i jego nieobecność już wśród nas jest trochę taka zaskakująca, że tak zgasł Jerzy, który dla nas wszystkich był wielkim przyjacielem, a przy okazji znakomitym narratorem. On pięknie opowiadał przeróżne sportowe anegdoty. Ale jak patrzę w ogóle, ilu wielki zajęło gdzieś miejsce w dziesiątce, nie wygrało, to tak sobie myślę, czy może trzeba było wprowadzić jakąś taki przepis, że nie można dwa razy wygrać, żeby też ci inni mogli, zwłaszcza w okresie PRL-u, gdzie tych mistrzów, bo zobacz, jeżeli Kazimierz Dejna w 74 roku zajmuje drugie miejsce, albo Grzegorz Lato piąte, król strzelców mundialu. Jakby tak, Robert Lewandowski był królem strzelców mundialu, a my na trzecim miejscu, no nie wierzę, żeby nie wygrał w dzisiejszych czasach plebiscytu. Tak, ale jeszcze było więcej tych wielkich, no nie wiem, Jacek Wszoła. Jacek, ulubieniec, ukochany wszystkich dziewcząt, ten konkurs w deszczu w 76 roku, jego zwycięstwo nad Amerykaninem Dwightem Stonesem, rekordzistą świata, który ostatecznie zajął wtedy trzecie miejsce, a Jacek, długa czupryna, no, listy wielbicielek tam się sypały i to chyba był najbardziej obfity w głosy plebiscyt 76 rok. Wygrała Irena Szewińska tuż przed Jackiem Wszołą. Też podobnie w 72 roku wtedy wygrał Witold Wojda, też przed ulubieńcem mas, przecież bardzo lubianym ze względu na swój temperament Władysławem Komarem. No tak, no i przed Wojciechem Fortuną, który wtedy naprawdę był wielkim bohaterem. To, że on zdobył złoto na Okurajamie w Sapporo, to było tak niezwykłe wydarzenie, że mimo, że zdobył to złoto no, w zimie, a plebiscyt rozstrzygano już prawie po 11 miesiącach, to wciąż wszyscy mieli ten skok na 111 metrów przed oczyma. Ale jeszcze wracając do Kuleja, zobacz, że to nie jedyny bokser pominięty tutaj w plebiscycie, bo patrz, bokserzy wygrywali tuż po wojnie, może dlatego, że tuż po wojnie potrzebowaliśmy takich idoli, no, którzy potrafią jednak zlać rywala, a potem ani Pietrzykowski... Ani Józef Grudzień nie wygrał, ani Marian Kasprzyk nie wygrał, czyli ci bohaterowie z Tokio, oczywiście Jerzy Kulej, ani nie wygrał Kazimierz Paździor, ani nie wygrał... Nawet Andrzej Gołota. Andrzej Gołota nie wygrał. Medalu. Rybicki nie wygrał i nie wygrał jeszcze Janek Szczepański, no bo wtedy w 72 roku mieliśmy 7 złotych medali na igrzyskach, w 76 roku 7 złotych medali na igrzyskach i w Tokio też było 7 złotych medali. Jak tu
jak tu wybrać? Tomasz Adamek chyba w 2005 roku drugi przegrał z Otylią Jędrzejczak, wtedy po swoim pierwszym Mistrzostwie Świata. Zgadza się. Ach, to są fascynujące sprawy, kochani. To był przedostatni odcinek, zapraszamy na ostatni, no i zapraszamy na galę Mistrzów Sportu oczywiście.